bo i tak będziemy mieli inaczej sensitivity dobrane potem do gry, ale zawsze coś. Aha, sobie myszka wypadła. Gdzie pociąg? Był pociąg z rozdawania subików. Kisiel? Kółko dla kisiela. Siema. Witamy. Uwaga. Spinujemy kółeczko dla kisiela i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Uwaga, uwaga. Jaka będzie nagroda? Czy będzie w ogóle nagroda? Uwaga, uwaga, uwaga. O kurde, o kurde, o kurde. O kurde. Jest timeout. Jest timeout dla kisiela. O cię w morcze. Wygrałeś timeouta. Gratulacje. Gratulacje. Najlepszy. Czekaj, zaraz nie dam tego timeouta. Albo Vince, byłbyś tak miły, rozdał timeouta? Ale co jest, czy mam w ogóle Woodlandy tutaj? Nie bardzo, nie? Co się dzieje w ogóle? O, co chcę wziąć? Ale beczka śmiechu tej jest. Robimy tak na razie. Pięć, siedem, osiem. Nie no, lądy trzeba było zostawić. Dobra. Za szybko. Pospieszyłem się. Pospieszyłem się z tym. Bez sensu, to będzie być na 30 tysięcy sekund? Ile to jest 30 tysięcy sekund? Jeszcze w ogóle wiecie, co chcę zrobić? Chcę zrobić pole z odbanowaniem wszystkich osób. Się zastanawiam. Z odbanowaniem wszystkich osób, tylko jest problem taki. Nie wiem, czy Stream Elements ma taką opcję w ogóle. Się zastanawiam, czy jest taka opcja w ogóle. Żeby to miało sens, należy wszystkich zbanować? No. Jakie pola już są? A, no w tej chwili mamy tak. Jak ktoś jest subem oczywiście. Na dwójce jest timeout, na jedynce jest główna nagroda, na 24 jest VIP. Potem mamy 22, 16, 10, 4 gifted sub. 19, 7 to są fizyczne nagrody lub jakieś gifty.
Baram, 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 baram. Chyba miałem 19 golda, nie pamiętam. Jak na on sub zakręci, to może coś wygrać? Tak, może wygrać suba. No, jest upgrade. Co my zrobimy z tą Cure of the Goddess? No, na razie wstawimy tu. Goregekong! Zginął. Wiadomo, kiedy będzie TFT na telefon? W marcu. Goregekong! Młodzi on. Kiedy wychodzi ta strzelanka od Riota? Jeszcze nie wiadomo. Goegekong? Taki mało, ale niezabijalny. Ty, ale jak mi zmasakrowali kijane. Co to? Co to się stało w ogóle? Czy w TFT będzie na wszystkie telefony? Nie rozumiem pytania. W jakim sensie wszystkie telefony? Kurde, obawiam się trochę. Na stacjonarny też? Jak się nazywało ten, jak się nazywał ten program? A jejku, jak się nazywało? Co się sterowało za pomocą telefonu? Cię wciskało tam trójkę, żeby w prawo pójść. Szóstkę, żeby się tam coś innego zrobić. Jak to się nazywało? Hugo! Hugo, tak jest! Hugo. Hugo to były czasy. Ja dostawałem po prostu takiego tiltu, jak słyszałem, jak ludzie grali. Mówię, nie, nie wierzę po prostu. Koleś tam jedzie, może miał laga albo coś, nie wiem, ale... Jedzie do jego postać, ma skręcić w prawo. Już dostał obrażenia, a ten... Dwie sekundy później, ja mówię, nie wie. Nie wierzę. Nie wierzę po prostu. Co ci ludzie? Czy to jakiś dramat? Jakiś dramat był czasami. Jakiś input delay był. No, w sumie to się nie ma co dziwić, że był input delay. Jaka technologia przecież, nie? Przecież... No nie, no minimum jedna... Tak myślę, że minimum pół sekundy było gwarantowane input delaya w Hugo. Nie ma siły. Nie ma siły. No niektórych na Google Play z info, że sprzęt nie jest obsługiwany, o to chodzi.
No pewnie jak są stare komórki, to nie da rady, no to się nie ma co dziwić przecież. Ale mamy tragiczne jednostki. Ale tak teraz tak się zaprzyjrzałem i tutaj nic nie ma. Tu nic nie ma tej. Jakaś makabra. Co te trasze? No ale ten Nasus to jest jakiś śmiech. HP, a my jeszcze jesteśmy w połowie trzeciego chapteru, no super. Jestem pod wrażeniem. Dobra, słuchajcie, skupmy się na grze, bo ja dostaję teraz wciry. Jest trochę niefajnie. Nie ukrywam. Wow, Nasus. Nie ma co czekać, trzeba zrolować. Bo przecież jakiś dramat się tutaj odbywa. Misował. Ale jaja. Gekon. Parę Gekon. Kurde, ale mamy naprawdę głupie ustawienie. Dużo asasinów jest w ogóle, o co tu biega? Ej, trzeba byłem przestawić wróg. Jak spadrzą mają zmienić Glacial, myślę, że to będą teraz grywane. Myślę, że Zrol będzie strong po tej zmianie podręcze Glacial. Zobaczymy, ciężko stwierdzić. Może być super mocne, może być mega słabe. Tak naprawdę przy tej nowej zmianie Glaciali najbardziej się będzie opłacało dawać attack speed dla Glaciali, żeby zmaksymalizować damage. Albo ewentualnie zmaksymalizować ilość postaci, które trafiają. Czyli na przykład Hurricane albo... Chciałem powiedzieć Hydra, ale przypomniałem sobie, że jest gównianym itemem, więc może lepiej nie.
No i co jest? Drugi Shojin? To jakiś śmiech jest przecież. Ale mamy itemy. Ja pierdzielę. Ale musimy, bo inaczej będzie kiła straszna. No zadaje 923. No dobra. Ezreal 3, here we come. O Jezu, Golden Kogo. Odsuń się! Pierdolony steel. Nie! A nas skontrował. Mogłeś czekać na Wookie Pass? Mhm. Widzisz, ile mamy HP? Para pa para pa para pa para pa pa. Dramo Vernatilius? Na razie nie. Mamy go zupgrade'owanego. Piękny strzał od Ezreala. Gitariczek tam wjechał. Jezu, ile zefirów w ogóle. Ile zefirów. Przegraliśmy z Malzaharem. Ba! Hańba, kraju! Hańba! Ale ten Kindred, jak nam przyjebał bombę, to nie było co zbierać. No. Siemka, Scott! Top 4 proszę uratować z tej gierki. Bo będzie ciężko. Tenamumu mi się podobie. A mumu? Dajmy mu dwa szodziny? W sumie nie byłoby to głupie, nie? W jakim państwie mieszkasz? Takim na P. Paragwaj! Południowa Republika Afryki. PRPA. PRA. No beka trochę, nie? No tak zrobimy. Ale będzie na niego skakał, chyba. Jak ten na mumu skierował?
Beka stulecia. Ja, ale poważnie chyba z tego Ezreala zrobię. ze 150? 26? Dobrze policzyłem? Jeden procent to 1,5, 27. 54 HP mamy. Nie, no bez sensu. A ten Twitch tutaj z dupy jesień średniowiecza. Nie da rady. Nie da rady, nie da rady. Ile takich Twitchów w ogóle tu siedzi? Chyba trzeba będzie się cofnąć i nie wykorzystywać. Ach, to jest właśnie ten problem, słuchajcie. Patrząc na to, co ludzie mają, ja powinienem cofnąć Wardenów do ostatniego rzędu, znaczy do przedostatniego rzędu, ale niestety wtedy nie wykorzystujemy dwóch pól z maną, bo tak se po prostu zespawnowały. I to jest problem, duży. To jest duży problem. Dużełkę probełkę. Nie, nie, no jak? Kuźwa mać. Och, czemu? Czemu? Czemu tak musi być? Jezusicku. Jaki bezsens. No jeż, mumu. Ale wygraliśmy tak, lul. Skontrowaliśmy poison przez dwa shodżyny. Dalej, jeszcze jednego taliczka albo mu. Dajecie mi. Ewentualnie Aszka? Czekamy jeszcze jedną rundę. Co robimy? Kurde, dałbym mu szpatulę, żeby był na jasło, ale no, jeszcze karuzela. Aż bez jednego z niko nie ma sensu, ale transferowaliśmy się itemy wtedy z tego. Z tego gnoja. O nie. No właśnie. Inferno Avatar. Kuźwa. Nie, no bez sensu.
Jest Taryk, jest Amumu. Taryk gówniany item. Ale kuźwa, srebrny Taryk. Bam barabam, bam 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 ba. Srebrny Taryk ważniejszy. Taryk ważniejszy niż cokolwiek innego tutaj. Tak naprawdę. Spatula tutaj, żeby były dwa itemy na... Na trashu. Co tu się stało? Bam 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 bam. No, Twitcha żadnego nie trafiliśmy. Fajnie by było mieć Poisona, ale nie do rady. Jej, top 4. Parabam, barabam. Jej, top 3. Nie. Nieważne. Deathblade. No na aż se spoko. Jest jeszcze ten koleś z Yasuo? Jest. Kuźwa. Niedobrze. No nie no, musimy dać tego Deathblade'a na Ashkę. Nie ma opcji. Będziemy ryzykować. Są trzy postacie z trzema itemami. Będzie okej, okay, tak myślę. Jakby takie itemy trafił na kolejny, kurde. Szkoda. No i teraz jeszcze dwa Amumu i jesteśmy w domu. Nie ma Amumu. Gekon. Git. Mamy top 2. Mamy to! Dwa Amumu w jednym sklepie. Brrp! Nie brandy, Amumu. Złoty... W ogóle... Teraz zauważył wad! Przecież on 1000 damage zadaje. I krytyki robi. O w mordę. O w mordę. Dobra, nawet tutaj nie ma co... Nara. Ale nam zaraz bombnie. Dobrze, że Ashki nie zabije. Lololololol. No, zginął. No ale generalnie nie da się przez niego przejść, GG. Złoty mal, 9 level.